Jest godzina 8:37. Za mniej więcej godzinę to będzie Tricus. Ja może tego czasu zrobić napki i dokończyć się pakować, więc cóż. Lecimy z pierwszym vlogiem z naszego Dealer and Tricus Tour 2017. Oglądajcie i łapkujcie. Szczerze mówiąc, kanapki wyszły bardzo smaczne, nic w sumie trudnego. Martwię się tylko o roślinki. Nie ma kto ich podlewać przez cały tydzień. Nie wiem, czy tak działa, ale spróbuję podlać zapas. Mam nadzieję, że nie zgniją czy coś. Dobra, więc trzymajcie kciuki razem ze mną. Zobaczymy za tydzień. Śledźcie Snapchata, śledźcie Instagrama, ponieważ tam będzie bardzo dużo naszego wjazdu. No a teraz lecimy do Rzeszowa. Jedziemy już, jesteśmy z Tricusem. Nie spóźnimy się, przynajmniej na to wychodzi. Tak mówi GPS, czy tak będzie, zobaczymy. Generalnie mamy... Przekraczamy prędkość. Bardzo hardkorowo jeździmy. Mamy przerwę na jedzonko. Niestety w Rzeszowie nie będzie koszulek, to jest szkoda. Mam nadzieję, że w Katowicach jutro będą. 3 godziny jazdy przed nami. W sumie jest spoko. Jak kanapka ci smakowała? Była bardzo dobra, ale teraz musimy ruszać. I wsteczny, myk, myk, myk! Myk! Wiecie, co się dzieje na drodze? Masakra jakoś. To jest zlot tirowców 2017, stary? To jest dziwna akcja. Generalnie się spóźnimy, dlatego że powinniśmy być za 50 minut w Rzeszowie. Stary, sprawdzają wszystkie tiry. Jakieś podejrzenie przemytu chyba jest, albo coś ale takiego. Lipa, patrzcie sami, normalnie masakra jakaś. Musiał otworzyć stary klapę. Ludzie idą. Do nas? Chyba są laski. Halo! 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 Co? Będziemy w odcinku? Tak, będzie. Elo. Elo. Elo mordo mordini. Ale ciasno. No ciasno, ciasno. Bardzo dużo ludzi, nie spodziewaliśmy się tylu osób. Jest problem, że nasze się rodzice tutaj pojawili się. Bardzo dziękuję za pomoc. Jest problem, bo jest bardzo dużo ludzi. I po prostu nie wiemy, jak to wszystko ogarnąć. Okej, okay, minęło kilka godzin. A ludzi na nas sporo, serio. Co jest godzina? 18:45. Tak, to ile? To 2 godziny. Najtwardsza grupka. Ile było osób, myślicie? 200. 200? Mega, mega, więc... 400! Nie no, było, myślę, że... 200 osób było. No, mega. Będzie to na jego dół. Gdzie jesteśmy? Tam się czai Tricus. Gdzie jest Tricus? Tricusie, uśmiech, proszę. No, kolejka tu jest jeszcze spora. Jest git! Przedstawiam głównego sekretarza fanartów. Proszę bardzo. Pani Błękita, tyle fanartów z Rzeszowa. Serio sporo. O, dobra. To trzymajcie. No będziemy się powoli zwijać bardzo. Pani fanart pozdrawia. Chcę być na ety. Siema. Subskrybujcie mnie. My też. Zobaczcie, powtórz. Subskrybujcie Diera. Szczerze mówiąc, jesteśmy... Boże, jesteśmy martwi, ale było naprawdę pozytywnie. Byliście mega mili w Rzeszowie wszyscy. No troszeczkę było nieogar, szczerze przyznam. Zwłaszcza na początku, potem było dużo przyjemniej, nie? No. Potem jak zrobiło się miasto, było dużo przyjemniej, bo naprawdę był ścisk. Prawie umarliśmy. Nigdy chyba tak w życiu nie byłem zmęczony jak w tym momencie. No co, przyjechaliśmy do Rzeszowa i od razu wyjeżdżamy z Rzeszowa. Nawet nie mieliśmy okazji zwiedzić miasta. Szkoda, bo wydaje się w miarę ciekawe. Więc dzięki Rzeszów, lecimy dalej. Jak to robisz? A, witajcie.
Witajcie! Tak się kończy ten dzień. Wylądowaliśmy w Bielsku do Knesa. Wszystko jest dobrze. Ernest... Po drodze jechaliśmy przez nawiedzony las, było najgorzej tak, na świecie. Tak, bardzo Ernest się bał, że będziemy musieli wjechać do lasku... Nie, do sadu jabłkowego. Nie wiem do końca chodziło, on strasznie się przeraził. Strasznie, jak ta, w horrorze. Ta. Generalnie było dużo problemów dosyć z jazdą naszą do Huberta. Może nie będziemy o tym teraz opowiadać, tak czy jak słuchajcie. Bardzo ważna sprawa. Do osób wszystkich, które będą na kolejnych eventach. Bardzo prosimy. Jeżeli gdzieś mówimy, żebyście się ustawili, to spróbujcie się nie przepychać w inne miejsca, tak, ponieważ... Tak, tak, ponieważ bardzo, bardzo było nieogarnięte. Niestety tego na vlogu nie widać, ale serio, było bardzo chaotycznie. Będzie widać to, ja będzie to nagrałem. Widać, nagrałeś, no to będzie widać, okej. Okay. Więc ja się biorę za montowanie dzisiejszego vloga. Do usłyszenia jutro na kanale. Hubert, chcesz coś powiedzieć może? Właśnie montuję film, wpadnijcie na kanał i zobaczcie. Dobra, nie ma, cześć! Siemanko!